Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj opowiem Ci o Custom States, czyli o mechanizmie, który pozwala nam po stronie przeglądarki, po stronie użytkownika i tylko u niego przechowywać tymczasowo jakieś dane. A dla Ciebie już teraz mam pierwsze zadanie. Zasubskrybuj koniecznie mój kanał, jeżeli tego nie zrobiłeś, a ja pokazuję Ci, do czego wykorzystać takie Custom States. Normalnie jak sobie jesteśmy, pracujemy w naszej aplikacji, chcemy czasem jakieś dane zapisać na chwilę. Nie wiem, na przykład, że kliknął coś nasz użytkownik, albo że coś mamy wyświetlić, coś gdzieś budujemy, łączymy, robimy jakąś listę elementów użytkowników, więc chcemy to zapisać po stronie przeglądarki, a nie w bazie danych. Też dzięki temu działa nasza aplikacja szybciej, jeżeli takie rzeczy dzieją się po stronie przeglądarki tylko użytkownika, kiedy nie musi być interakcji z naszym serwerem backendowym aplikacji, kiedy nie musimy iść do naszej bazy danych, żeby coś tam wyciągnąć. Zrobimy sobie pierwszy element, to jakąś tabelę w naszej bazie danych, np. post, po to, żeby Ci pokazać, że nasze custom state'y dodaje się do przeróżnych elementów tu na stronie. Może być to po prostu custom state do strony, to jest zawsze w tutaj i w tym naszym elemencie jest custom states, tu możemy dodawać custom state'y albo do jakichś konkretnych innych elementów na stronie, do tekstów, przycisków albo grup, więc możemy sobie do takiego przycisku tutaj ustawić custom state. Usunę sobie te nasze grupy, mamy custom state typu na przykład custom. Ustawiamy tutaj custom state, który może być przeróżnego typu. Na przykład może być tekstem, liczbą, jakimś zakresem, ale też tymi rozbudowanymi typami, na przykład posty. I to może być na przykład lista elementów, kiedy zaznaczymy sobie tutaj lista postów. Więc możemy tutaj sobie wziąć posts i budować sobie, dodawać takie posty właśnie w tym naszym elemencie. I możemy dodać sobie zwykły post is visible, czy coś się wyświetla na przykład, typu prawda, fałsz. I możemy też dla niektórych elementów ustawić default value, czyli wartość taką podstawową. Jeżeli nasza strona się odpali, to tam będzie jakaś wartość. Na początku bierzmy sobie ten nasz element z tym naszym isVisible i wyświetlimy sobie, że tutaj wyświetla się on nam w tekście. Więc weźmiemy sobie ten nasz przycisk. On się nazywa Customer, button Custom. Tutaj mamy nasz isVisible wartość. Zobaczymy, jak to nam się zmienia. Dodamy sobie jeszcze teraz przycisk, który ustawi nam set true i dodamy sobie jeszcze przycisk, który ustawi nam set false w tym naszym elemencie. Jest. Mamy to. Jak ustawiać wartości w custom state? Klikamy sobie tutaj w akcję i wybieramy akcję set state of an element. W jakim elemencie? W tym naszym przycisku button custom mamy custom state. W is visible ustawimy sobie jest. I zrobimy sobie to samo dla set false, więc znowu add workflow set state of an element w przycisku button custom w isVisible ustawiamy teraz wartość nie. I zobaczmy, jak to nam wygląda. Mamy sobie tutaj nasz custom state, nic się nie wyświetla, bo on na dzień dobry jest pusty. Jak klikniemy set true, to nam się wyświetla na prawdę. Jak klikniemy set false, to wyświetla nam się na nie. I teraz to są dane tymczasowe. Jak my odświeżymy sobie tą naszą stronę, to one znikają. Znowu wracają do naszych tych wartości początkowych. I nasza wartość początkowa w tym naszym elemencie jest po prostu pusta, ale możemy ustawić tam na dzień dobry, żeby jakaś była, więc możemy ustawić, żeby było jest. Jak teraz odświeżymy naszą stronę, to zobaczcie, że na dzień dobry jest ona wartością jest. Możemy znowu kliknąć set false, jest wartość no, set true, set false, jest nie. Jak odświeżymy stronę, to mamy jest, bo taka jest nasza wartość podstawowa. Więc zawsze nasze custom state'y po odświeżeniu strony, czy po prostu po chodzeniu po naszej aplikacji po różnych stronach, będą wracały do tych customowych wartości. Jeszcze zrobimy sobie właśnie przejście do jakiejś innej strony, więc dodajemy sobie tutaj przycisk, zróbmy go. Jak klikniemy w ten przycisk go, to pójdziemy go to page do naszej strony. Zrobimy sobie jakąś stronę nową. Bla, bla, bla. Pójdziemy do tej strony właśnie bla, bla, bla. Na tej stronie bla, bla, bla zrobimy powrót, więc zrobimy sobie jeszcze jeden przycisk, który wróci nas do home'a. Home. I pójdziemy do strony index. Go to page. Index. Odświeżamy naszą aplikację i zobaczmy, jak to wygląda. Więc mamy sobie wartość jest tego naszego custom state'a. Ja ustawiam wartość false. Idziemy do strony naszej przykładowej. Wracamy do home. I zobaczcie, wartość jest znowu jest, więc te nasze custom state'y są takimi wartościami
elementami tymczasowymi. One przetrzymują tymczasową wartość tylko dopóki jesteśmy na tej danej stronie. Jak sobie odświeżymy stronę albo pójdziemy gdzieś na inną stronę i z powrotem powrócimy, to te wartości nam się przywracają do tej wartości defaultowej. Więc tak możemy sobie właśnie za tą pomocą set state i zmieniać wartości tych naszych elementów. A to, co chciałbym jeszcze pokazać, to jak możemy pracować sobie na liście. Dodamy sobie jeszcze jeden custom state do tego naszego przycisku. To będzie po prostu lista numerków. Dodamy sobie numbers, typu number, i to jest lista. Jak pracować sobie na takiej liście? Zrobimy sobie przycisk button i dodamy, zrobimy sobie po prostu add. A niżej w repeating group wyświetlimy sobie te nasze elementy, bo te nasze custom state'y możemy się do nich odnosić, wyciągać sobie tutaj. Mamy listę i naszym źródłem danych może być ten właśnie custom state, który jest przypięty do button customa. To są numbers i tu wyświetlimy sobie te nasze numerki. Nasze numerki bez ograniczenia tutaj wysokości i dodamy sobie tutaj tekst. Tekst do naszej repeating group jest ten nasz layout, ustawmy tutaj na wiersz, ok, ustawmy pełną szerokość tego tekstu od 0 do nieskończoności, wysokość tak samo i wyświetlimy tutaj nasze numerki, czyli current cells number. Jak klikniemy sobie w przycisk add, to będziemy ustawiali sobie coś w naszym custom state, więc robimy set state of an element w naszym custom przycisku do numerków. Dodamy sobie nowy numerek. Jak dodać nowy numerek? Tu zawsze ustawiamy konkretną wartość teraz, więc żeby dodać nowy numerek, musimy wziąć to, co już tam jest, czyli button custom numbers i do tego dodać add, no dokładnie tutaj będzie plus, dodać sobie element. Jaki element? Szukajmy sobie, może jakiś random nam się uda tutaj wybrać, coś losowego, calculate formuła, weźmy sobie jakiś generate random string, jeden, zrobimy, żeby wybierał nam tylko cyferki i zrobimy, czy da nam się to skonwertować do cyfry. Jest, udało nam się. Więc jak będziemy klikali sobie teraz ten nasz przycisk, to będzie nam dodawało cyferki. Mamy tu nasze repeating group. Zmienimy jeszcze, żeby to nasze repeating group, jej wysokość była od 0 do nieskończoności. Odświeżamy sobie naszą stronę. Ok, klikam add, pojawiła się czwórka, klikam add. Zobaczcie, pojawiają nam się kolejne cyferki tutaj jest. Jak teraz odświeżę naszą stronę, znowu te nasze cyfry będą puste, więc jak pracujemy na takich listach, żeby nie wykazywało nam elementów, to musimy wykorzystać to, co już tam jest, coś zrobić z tą listą, przed dodać element i następnie tutaj zapisać w akcji set state. Co jeszcze możemy zrobić z takimi custom states? Oczywiście jakoś wykorzystywać. Na przykład mamy ten set true i możemy zrobić, że ten przycisk normalnie jest ukryty, a wyświetla się tylko wtedy, kiedy ma to sens. Czyli kiedy nasz custom przycisk ma wartość w tym is visible na nie, bo tylko wtedy ma sens, żeby ustawiać wartość true. Możemy ten warunek sobie skopiować do tego przycisku set false. Zrobić paste, też normalnie. Set false jest ustawione na nie, czyli mamy sobie ustaw, wyświetl mi ten przycisk tylko wtedy, kiedy wartość is visible jest na tak, bo tylko wtedy ma sens ustawienie mu wartości nie, bo to robi nasz ten właśnie przycisk. Więc zróbmy sobie znowu testy. Zobaczcie. Mamy wartość tego na jest, więc możemy jedyne co to zrobić set false, czyli ustawić nie w tym naszym custom state. Jak to zrobimy, to wtedy mamy wartość nieustawioną i nasz przycisk, ten set false znika, a pojawia się ustaw wartość prawdziwą, ustaw jest, dlatego że to ma wtedy set, bo ona wartość jest wtedy tam była nie. I tak tym sposobem możemy odnosić się w tych różnych naszych elementach właśnie w warunkach albo po prostu tutaj wyświetlać sobie wartość któregoś z naszych custom state'ów oraz możemy też wykorzystywać je w naszych workflow tutaj na tej naszej stronie. Więc możemy też zrobić sobie tutaj, że set false jest kliknięte oraz na przykład custom nasz przycisk ma liczbę numerek większą niż 5. Czyli jak mamy więcej niż 5 cyfr, liczb w naszych liczbach, to wtedy będziemy mogli tutaj ustawić sobie false'a. Zobaczcie, teraz klikam false, nic się nie dzieje, cały czas jest yes. Dopiero jak dodamy sobie więcej tych literek, więc dodajemy sobie więcej tych liczb, mamy już
5, dodajmy jeszcze jedną. Zobaczmy, jest 5, klikam set false, jeszcze nam się nic nie dzieje. Mamy 6, klikam set false i dopiero teraz udało nam się ustawić, no bo tutaj liczba tych, długość tej listy jest większa niż 5, więc dlatego nam się udało to ustawić. I tak w przeróżny sposób możemy bawić się custom snippetami, czyli głównie do tego, żeby coś przechowywać tymczasowo po stronie użytkownika. Na przykład właśnie jakieś takie listy, kiedy budujemy sobie coś, aby za chwilę wrzucić to do bazy danych, aby też nasza aplikacja działała szybciej i nie było co chwilę odpytań do serwera i aby na przykład przechowywać tutaj informacje, który ekran na danej stronie wyświetlamy naszemu użytkownikowi teraz. I to wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. Cześć!